Siema, jestem Jack, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam nowy update na Pet Simulator X, który został właśnie przed chwilą dodany. Dodali dość sporo rzeczy, więc będzie co pokazywać na odcinku. Jeszcze przed zaczęciem tego odcinka zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału wraz z dzwoneczkiem. A jeszcze zawsze możecie zrobić tą łapkę. A ja już bez zbędnego gadania zapraszam was do odcinka. Okej, więc pierwszą rzeczą na naszej liście jest nowa wyspa Thatch World. Ogólnie jeżeli chcemy tam się dostać, to musimy kupić to przejście za 7,5 biliona fantasy coinów, więc sobie kupujemy, przed chwilą sobie właśnie zbierałem. Ogólnie tutaj powinna być jakaś duża skrzynka, ale nie wiem czemu ona się nie respi, może zaraz się zrespi, więc może zresztą po prostu przejdziemy do tej armaty i po prostu idziemy na te nowe wyspy. Potem sobie to zerkniemy, o właśnie zrespiła się właśnie ta wielka skrzynia, więc ona ma 5, co ona ma tryliony już, co jest? Ona ma już tryliony. Dobra, więc widzę, zaraz sobie przejdziemy do tej skrzyneczki, ale idziemy właśnie do nowych wysp, więc lecimy sobie do nowych wysp. O kurde, jak to wszystko ładnie wygląda, te bloki, co jest? Ja pierdziele, widzę, widzicie, nowe jajka, co tu jest? O, tu są te cyberdogi, co są cyberdogi, cybercat, o kurde, dobra. Widzę, więc po prostu sobie na razie będziemy bili przez chwilę skrzynki, pozbieramy sobie na nową wyspę. Dobra, i dostaliśmy, ile dostaliśmy? Dostaliśmy 4K, więc spoko, dobra, otwieramy, lecimy dalej. Kurde, czemu tu są takie słabe skrzynki? Tak? Słabe dość są, tu nie ma lepszych. Ale właśnie taka, na przykład właśnie taka już skrzynka ma już bilion, więc no, dość sporo. Więc ja sobie widzę, chwilę tutaj pozbieram i zaraz się widzimy. Okej, więc mamy jeszcze 50 tysięcy, lecimy do kolejnej wyspy za 50 tysięcy Thatch coinów czy coś takiego. Dobra, więc sobie kupujemy i ogólnie tutaj są takie większe. I tutaj możemy robić Dark Matter pety, więc idziemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Uwaga, 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 dobra, mamy make i wiew. Czekaj, jak to? Czemu tutaj nic nie ma? Czekaj, może pójdziemy w make. Okej, i teraz możemy robić tego. Dobra, i teraz robimy tak i przez 5 godzin będziemy się to robić. O Jezus, nie, no tak to ja nie chcę. Ja pierdzielę. Czekaj, make. Dobra, damy tak, widzę. Oj, nie. Damy tak, staliony damy. Ciekawe, czy mogę więcej, już nie mogę dłużej. Dobra, to po prostu robimy to tak. Dobra, lecimy i musimy czekać 30 minut, aż zrobi mi się ten Dark Matter Pet. I ogólnie jak chcecie sobie to szybciej, po prostu tego, jakby od razu chcecie mieć tego peta, to musicie zapłacić 99 robuxów, ale ja akurat nie będę płacił, bo na razie mam 0 robuxów. Więc właśnie tak wygląda ta maszyna Dark Matter Petów, ale jeszcze mam fajnych parę rzeczy do pokazania, więc zaraz wam to pokażę. Więc ogólnie możemy następną sobie rzeczą zobaczyć nowe boosty, więc widzicie, tutaj jest The Boost Bundle, 3 Ultra Lucky, 5 Triple Coinów, 7 Super Lucky i 5 Triple Damage, jest nowy boost, idziemy sobie go zobaczyć. I tu jest w ogóle, tu jest inaczej, w innym miejscu to jest. Tutaj są te nowe pety, o kurde, 35 milionów. Iron Card, Grumpy Card, dobra. Teraz tak, tu jest, to już było i Magic Egg właśnie. Magic Egg daje ci szansę, że po prostu dropnie ci Golden albo Rainbow Pet, więc w sumie spoko. I tutaj jest ten nowy boost, tylko ja go nie mam, o jest, Triple Damage, więc to ono pewnie daje, że po prostu więcej walimy damage'a, jak widzicie po nazwie, więc w sumie spoko potka. Dobra, idziemy jeszcze sobie zobaczyć, co jest w tych jajkach, bo ogólnie nie widziałem wszystkiego. O, tutaj są wszystkie ceny. Tutaj mamy dominusy jakieś. Okej. A i tutaj najdroższe jako chyba kosztuje milion tych coinów. No ale widzimy teraz tak, w ogóle to tyle z tych Thatch World. Ale po prostu w następnym update'a będzie coraz więcej tych wysp. Po prostu z tej krainy. Więc dość spoko. W ogóle zobaczymy sobie topkę. O Boże. Jak widzicie, już tutaj są miejsca na nowe jajka, więc po prostu będziemy musieli czekać, aż oni to dodadzą. No i najdroższe jako kosztuje milion tych coinów, więc w sumie dość sporo. Dobra, więc widzę specjalnie na odcinek, wypłaciłem sobie te 100 robuxów i idziemy sobie po prostu od razu zrobić tego Dark Matter Peta, więc no, zobaczymy, ile będzie miał mocy, jak to będzie wyglądać. Robimy make i teraz tak, a jest, dobra. Właśnie 5 minut, dobra, kupujemy widzowie i ile to będzie miało, dobra, uwaga, 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 mamy to i ile to ma mocy, ile to ma mocy, uwaga, to ma mocy. A czekaj, gdzie to jest, halo? O jest, dobra, climb. Dobra, ile to ma? 71 milionów, co jest? 71 milionów mocy ma ten pet. No więc widzowie, jak widzicie, te pety będą strasznie dobre. Kurde, no 71 milionów, pokczam. Nie, no nieźle widzowie, 71 milionów, no to kurde nieźle. Dobra widzowie, założymy tego peta i jak on wygląda. Czekajcie, damy tak. Damy tak i uwaga. A, jeszcze jeden. Jezus, jakie to jest ładne. Dark Matter. Ja pierdziele, ładne to jest.
Ładne są te pety, no. Jo pierdziele, widzowie. No nieźle, nieźle. Zaraz zakładam sobie te wszystkie moje pety. No to nieźle, widzowie, no to nieźle. To będzie farmionko. Więc w sumie, widzowie, chyba to by było na tyle z tego update'u. Wszystko, co dodali, wam pokazałem. Więc ja z wami się żegnam, no i elo.